Witajcie w naszym pierwszym nagraniu blogowym. Dzisiaj temat gorący w ostatnich dniach, czyli mapa apeli zakazów dotyczących oszczędzania wody wodociągowej. Ponieważ no, tutaj temat się zrodził kiedyś w mojej głowie po sytuacji w Skierniewicach i zacząłem tą mapę tworzyć w 2019 roku. Niestety wodociągowcem nie jestem i aż tak dobrze nie znam tego tematu, więc bardzo dobrze się składa, że od jakiegoś czasu jest ze mną na blogu Paweł Cieślar, który jest wodociągowcem z ziemi cieszyńskiej, więc zna temat od podszewki. Więc przechodząc do tematu, Pawle, jakie są przyczyny tych apeli? Ja myślę, że przyczyn jest kilka i nie da się wszystkiego wrzucić do jednego worka. Aczkolwiek takim wspólnym mianownikiem pewnie jest Sebastian Szklarek. Przy okazji bardzo gratuluję pomysłu, bo w tym roku w czerwcu to już mam wrażenie, że mapa apeli o ograniczenie wody to już mi nawet z lodówki wyskakuje. Ale dobrze, że ta wiedza jest tak rozpropagowana i tak się rozeszła, bo to jest jednak wartość bardzo dodana. Natomiast przypomniał mi się cytat z Kazika Staszewskiego i brzmiał on mniej więcej tak: kto więcej wie, ten cierpi bardziej. Więc myślę, że coś w tym stylu jest. Wracając do pytania. Myślę, że musielibyśmy zacząć tak troszkę od nitki do kłębka. Czyli sama wydajność ujęć, to już tu jest jeden z takich tematów, które na pewno są istotne w tym zagadnieniu. Natomiast to może sobie zostawimy na później, bo to pewnie wypłynie w dalszej rozmowie. Dosyć istotną sprawą, jeśli chodzi o sprawy tego typu, to są kwestie pozwoleń wodnoprawnych. Nie wszyscy być może zdają sobie sprawę, że pozwolenie wodnoprawne to jest taki akt, który reguluje sprawy pobierania wody ze środowiska i on wiąże się z tak zwanymi opłatami stałymi i opłatami zmiennymi. To są dwa rodzaje opłat i polegają one mniej więcej na tym, że po pierwsze, każde przedsiębiorstwo czy każda firma, podmiot, który pobiera wodę ze środowiska, płaci za tyle, ile tej wody zużyje, pobierze. Więc jest to olicznikowane i to jest sytuacja dosyć oczywista. Natomiast jest również tak zwana opłata stała, która jest jak gdyby opłatą za gotowość do pobrania tej wody. Czyli jeśli mam w pozwoleniu wodnoprawnym, dajmy na to 400 metrów sześciennych na godzinę, to ja mogę sobie pobierać 200, natomiast i tak ta opłata stała jest naliczana od tej maksymalnej wysokości, więc od tych 400 kubików. I o tym trzeba pamiętać. Tak, tutaj ci trochę wejdę słowo, czyli to właśnie to, co się często pojawia, że też w komentarzach gdzieś tam w sieci ludzie właśnie chcieliby, żeby wodociąg czy samorząd chciał, żeby zrobił tych ujęć więcej, właśnie żeby zaspokoić tą potrzebę okresową. Ale jak tak popatrzymy na kiedy te apele się pojawiają, właśnie na przestrzeni tych ostatnich 3 lat, od kiedy ja tą mapę tworzę, to tak naprawdę to jest kilkanaście dni w roku rzeczywiście, szczególnie okres tam powiedzmy wiosny i początek lata, bo chociaż te apele też się tam pojawiają czasami jeszcze w sierpniu, ale to już jest znacznie mniej ich jest. Czyli za to, żebyśmy mogli te kilkanaście dni w roku pobierać tej wody więcej, musielibyśmy tak naprawdę cały rok płacić, bo ta opłata stała jest na cały rok tak pobierana. Tak. Nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, jak to odbiłoby się na cenie wody, ale na pewno poszłaby ta cena w górę. Natomiast w jakich proporcjach nie jestem w stanie tego powiedzieć. Na pewno by wzrosła, bo z jednej strony chcemy mieć tą cenę jak najniższą, a z drugiej chcemy tej wody pobierać jak najwięcej. To są dwa sprzeczne interesy od prawdopodobnie tej samej grupy społecznej. No tak. Natomiast trzeba pamiętać, że firmy wodociągowe czy dostawcy wody to nie są producenci lodów, powiedzmy tak sobie kolokwialnie,
i tej wody nie da się naprodukować w martwym sezonie, a podać ją na przykład kilka miesięcy później. Bo istotą zaopatrzenia w wodę jest to, że ta woda musi dochodzić do odbiorców w miarę świeża. I tutaj nie da się po prostu zmagazynować jej na kilka miesięcy. Ona może być gdzieś w zbiorniku jeden dzień czy kilka dni, ale to jest maksimum tego, na co sobie możemy pozwolić. Patrząc na sprawę z drugiej strony, to jeśli jest jakiś podmiot, który funkcjonuje i ma w tym pozwoleniu wodnoprawnym już jakieś określone limity, to po prostu już pomijając kwestie finansowe, nie może po prostu podać tej wody więcej niż jest to w oficjalnej decyzji, bo po prostu to jest niezgodne z prawem. I tutaj no tak. W tym momencie blokuje nas już ta wydajność pod kątem właśnie pozwoleń. Tak, i tutaj jak gdyby mamy dwa aspekty. No, po pierwsze, jakby pobrali więcej niż jest pozwolenie, to są srogie kary, to też się finalnie odbija na kieszeni użytkowników. No, a druga sprawa, no ta techniczna, o której wspomniałeś, tak? Bo też w jednym z apeli, to było chyba z gminy Jastków, też było bardziej fajnie właśnie opisane, to co też wspomniałeś, że możemy tą wodę jakiś czas przetrzymać. I to też miało miejsce w Skierniewicach, gdzie na sieciach wodociągowych są takie po prostu zbiorniki, które na jakiś czas tą wodę przetrzymują, no bo to jest tak trochę jak z poborem prądu, no to nie jest równo w ciągu dnia rozłożone, więc te zbiorniki jak gdyby stanowią taki element wyrównawczy, żeby zatrzymywać tą wodę w momencie, na przykład w ciągu dnia, kiedy nas w domach nie ma, natomiast wieczorem, kiedy jesteśmy, jest trochę większy pobór, no to wtedy z tych zbiorników częściowo to idzie. W Skierniewicach też takie zbiorniki były, tylko że właśnie nałożyło się tam wtedy 2 lata temu awaria na ujęciu plus ten zwiększony pobór, że nawet te zbiorniki na weekend nie starczyły i zabrakło tej wody. I tu przechodzimy do tej technicznej, bo nawet jeżeli nie ma takiej awarii jak w Skierniewicach, no to pompa po prostu no nie jest w stanie więcej wyciągnąć. I tu mamy takie ograniczenia techniczne. Mógłbyś coś o tych technicznych właśnie ograniczeniach więcej nam powiedzieć? Tak, oczywiście. No to jest kolejny aspekt. Wiadomo, że pompy mogą podać tylko tyle, ile mogą, jaką mają wydajność. Kwestia przepustowości sieci to jest kolejna sprawa. Określona średnica rury nie poda więcej niż to wynika z charakterystyki tej rury. Więc to jest dosyć oczywiste, natomiast ta kwestia w tym momencie nie jest aż tak trudna do wyeliminowania, ponieważ jeśli wiemy, że mamy problem pod tym kątem, no to szykujemy jakieś inwestycje i myślę, że jeśli nie w tym roku, to w przyszłym roku montujemy większe pompy z większą wydajnością. No wymiana sieci to już może jest bardziej złożony temat, ale to też da się wszystko zrobić. Może nie od strzału, ale jeśli problem się pojawia latami, to akurat w tym momencie pompy i średnice rur to nie jest aż taki duży problem. Ja myślę, że większym problemem w tym momencie jest praca stacji uzdatniania wody, która też ma swoją charakterystykę i swoje maksyma, maksymalne punkty charakterystyki pracy. I w tym momencie, jeśli jest skokowy rozbiór wody i produkcja wody na stacji uzdatniania rośnie kilkukrotnie w danym dniu czy w godzinie, no to w tym momencie to bardzo niekorzystnie wpływa na stację uzdatniania, ponieważ i praca filtrów, i praca wszystkich tam elementów na stacji uzdatniania jest zachwiana i czasami dochodzi do tak zwanego sprzężenia zwrotnego. Musimy pamiętać, że filtry, jeśli są bardziej obciążone, no to mają krótszy czas tak zwanego filtrocyklu. Jeśli ten czas się skraca, to te filtry trzeba płukać częściej, a filtry płucze się wodą, która jest wodą uzdatnioną, czyli czystą wodą, już tą, która też idzie na sieć. Więc jeśli jest ogromny rozbiór na sieci i coraz większe zapotrzebowanie na płukanie filtra, no to w tym momencie stacja zaczyna się zapowietrzać, tak mówiąc kolokwialnie, bo musimy wybrać, albo podajemy wodę na maksimum wydajności na sieć, ale czym w tym momencie wypłukać filtry. Jeśli to się zaniedba, no to w tym momencie filtry zaczynają przepuszczać powiedzmy żelazo czy mętność, no i wszystko zaczyna się komplikować, więc nawet jeśli możemy pobrać ze środowiska dużo tej wody, nawet jeśli mamy odpowiednio dobrane pompy, które mają jakiś tam
jeszcze margines pracy i mogą iść na wyższych obrotach, no to często właśnie technologia na stacji uzdatniania wody nas nie puszcza. To jest kolejny z tych aspektów. Tak, czyli tutaj teoretycznie technologie mamy możliwości technologiczne, ale to się raz wiąże ze zwiększonymi kosztami, no bo też za darmo nikt nie wybuduje nowego ujęcia, czy nie zwiększy wydajności sieci. No i to, co tłumaczyłeś tutaj z tą stacją uzdatniania, no ja to rozumiem tak, że po prostu no mamy powiedzmy jakieś, kolokwialnie też mówiąc, sitko, które nam tą wodę oczyszcza. Jak zaczniemy więcej wody pchać w krótkim czasie przez to sitko, no to nie ma siły, część zanieczyszczeń gdzieś jakieś tam przejdzie przez to sitko. Wtedy mamy pogorszenie tej jakości wody, bo mimo że często te wody, bo to w większości w kraju mamy wody podziemne, tak 70%, one są czyste, no to i tak jakąś miętnością się charakteryzują, czy czasami właśnie za dużo jest związków żelaza. I tu mamy tą niewydajność. No i to, co powiedziałeś, że trzeba częściej płukać, czyli część tej wody, którą oczyszczamy, trzeba więcej jej zawracać do czyszczenia tych filtrów, żeby one tą swoją sprawność utrzymały. I tutaj jeszcze właśnie też ostatnio trafiłem na takie doniesienie, to też z badań naukowych gdzieś tam na portalu Paying, gdzie właśnie było podane, że szczególnie, to też widać na tej mapie apeli, gdzie większość tych gmin to są gminy wiejskie albo miejsko-wiejskie, gdzie tam ta zabudowa jest rozproszona i właśnie przy takiej rozproszonej zabudowie, gdzie ona się coraz bardziej rozszerza, ta sieć jest po prostu dłuższa, a użytkowników jest nawet czasami mniej na kilometr kwadratowy, no to wydajność takiej sieci wielokrotnie spada w porównaniu do na przykład do zagęszczonego miasta dużego. I to też jest taki kolejny problem, no bo to też wszystko zwiększa koszty, zwiększa inwestycje. No i to, co mnie tak najbardziej interesuje właśnie z takiego punktu zrównoważonego rozwoju, no to jest to, że owszem, możemy wybudować kolejne ujęcia wody, no ale to wtedy zczerpujemy szybciej te zasoby wód podziemnych, tak? I tutaj też taki komunikat się pojawił, to chyba ty podesłałeś mi z Białogardu, tak? Tam było coś takiego, że właśnie to, co powiedziałeś, że można kolejne ujęcia, ale już zauważają na jednym z tych ujęć, że poziom wody się obniża w tym ujęciu i są na skraju wydajności tam lokalnych zasobów wody, tak? Jeżeli teraz będą budować kolejne i ten pobór będzie zwiększony, no to zaburzona będzie równowaga odtwarzania się tych zasobów i będzie problem nie taki, że po prostu technologia nie nadąża albo nas na to nie stać, tylko po prostu tej wody zacznie lokalnie brakować. Dzień dobry Państwu, Marek Lewandowski, wiceprezes zarządu spółki. Chciałem Państwa poinformować, że taka sytuacja miała miejsce również 2 lata temu. Spółka wtedy zareagowała w ten sposób, że uruchomiła 5. studnię na ujęciu wody w Dębczynie. Obecnie swoją pracę uruchomić 6. studnię, która zwiększy wydajność ujęcia w Dębczynie. Ale chcę Państwa poinformować jednocześnie, że zdolności produkcyjne Dębczyna się wyczerpują przy takim dużym zużyciu wody. Spadają poziom wód gruntowych, teoretyczna wydajność pomp spada i jesteśmy na granicy produkcji. Prosimy Państwa bardzo o zrozumienie, racjonalne korzystanie z wody. Dziękuję Państwu. Tak, dokładnie tak. Tutaj jest kwestia charakterystyk tych konkretnych ujęć i każda sytuacja jest inna. Natomiast, tak jak powiedziałeś, najczęściej te apele są skierowane do miejscowości i gmin takich podmiejskich albo wiejskich właśnie. No to wynika też z charakterystyki tych terenów, że to jest zabudowa rozproszona. Prawie każdy chce mieć basen w swoim ogródku, najlepiej jak największy. No i to też jest właśnie jedna z takich głównych przyczyn tych apeli, że takie pospolite ruszenie troszkę się robi. Jak nadchodzi pierwszy czerwcowy upał, to w tym momencie każdy chce natychmiast napełnić ten swój kilkukubiczny basenik i sieć zaczyna się przytykać ta sieć, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa o tym, co powiedziałeś, właśnie kwestia tych ujęć. Możliwe, że niektóre z tych ujęć rzeczywiście zaczynają być coraz mniej wydajne albo trwale obniżać tam zwierciadło wody i możliwe, że z roku na rok ta sytuacja będzie coraz gorsza na tych ujęciach. Najprawdopodobniej w części z tych gmin trzeba będzie się zastanowić, czy nie rozważyć, jeśli nie
inwestycje w podłączanie się do nowych ujęć, to możliwe podłączenie się do jakiegoś większego miasta, które jest w pobliżu. Nie wiem, czy wspominaliśmy już ten Jastków, który też się pojawia w tych apelach. No to jest gmina, z tego co pamiętam, taka podlubelska, w której jest duży problem z wodą. No i tam możliwe, że rozwiązaniem będzie podłączenie się do sieci miejskiej Lublina, niż szukanie jakichś kolejnych ujęć. Prawdopodobnie może będzie to korzystniejsze kosztowo. No tak, ale długofalowo to nadal jest szczerpywanie tych zasobów, tak? Bo podłączymy się do sieci Lublina i będziemy te ujęcia znowu w Lublinie bardziej eksploatować w tych okresach. Więc tutaj tak patrząc długofalowo, to nadal nie jest takie rozwiązanie. No i też znowu koszty, tak? Bo to też Lublin sobie odpowiednio policzy pewnie od Jastkowa za taką gotowość do przesyłu, bo on też będzie wtedy musiał w tym pozwoleniu prawnym, jeżeli ma zapas, to będzie ta większa opłata zmienna, o której mówiłeś. Natomiast jeżeli nie ma, to będzie też musiał zmieniać to pozwolenie, żeby zwiększyć tam maksymalną możliwą, tak? Czyli tą opłatę stałą wtedy miałby większą. Więc to wszystko tak. Cały czas się rozbija o finanse, które jednocześnie się pojawiają. Płacimy, chcemy mieć więcej, ale najlepiej przy tej samej cenie wody, tak? To jest takie sprzeczność interesu. I tutaj chyba najlepszym, no też wiadomo, że to też nie da się zatrzymać, bo też często, znaczy praktycznie w każdym apelu się pojawia to, że nie podlewać trawników czy ogródków przydomowych, bo baseny owszem też, to jest taki nagły pobór, ileś tam tych kubików schodzi na jeden taki basen, natomiast no, to jest raczej takie jednorazowe też napełnienie, tak? No, tego nie napełniamy codziennie czy tam co drugi dzień. Natomiast te trawniki, no jednak jeżeli ktoś chce mieć taki krótko przystrzyżony angielski trawnik, a jak to nie ma u nas takiego klimatu, tak? Taki mamy klimat, że to nie są warunki na soczyście zielone trawniki, więc trzeba albo po prostu myśleć o innym zagospodarowaniu ogrodu, albo o retencji deszczówki właśnie, żeby tą wodę deszczową gromadzić na takie okresy suche i nią nawadniać. No i też myśleć, no nie wiem, ja jestem akurat zwolennikiem jakiejś wprowadzenia progresywnej opłaty za wodę, bo to rzeczywiście, no z jednej strony to też wielokrotnie się przewija, no woda jest tym zasobem podstawowym, no nie możemy też za bardzo podnosić ceny, bo wykluczamy wtedy tych najuboższych, no nie możemy, tak nie możemy pozbawić ich powietrza, tak nie można ich pozbawić wody, no ale niektórych to nie rusza i bo jest tania woda, to leją na prawo i lewo, więc tutaj taka opłata progresywna, że powyżej jakiegoś tam poboru miesięcznego, średniodobowego jest zmiana ceny, no też może by wymusiła właśnie szukanie alternatywnych rozwiązań albo innych. Tak, to już w zasadzie myślę, że już się dzieje i to chyba pójdzie w tym kierunku, ponieważ z tego co wiem, to niektóre przedsiębiorstwa już tak konstruują swoje opłaty, że w tej umowie na podłączenie się do sieci jest taka klauzula, która mówi o tym, że deklaruje, znaczy mogę brać tej wody ile chcę, ale na przykład są pewne ograniczenia w takim nagłym poborze, czyli maksymalny przepływ na przyłączu, coś tego typu. Prawdopodobnie pójdzie to w tym kierunku. Natomiast no, ja myślę, że to ogólnie jest kwestia pewnej mentalności. Jeśli chodzi o baseny, to nie są małe baseniki takie do zamoczenia nóżek, żeby dzieci się tam popłyskały, tylko to są baseny, które napełnia się nie na jeden weekend, nie na miesiąc, niektórzy nawet wręcz na cały sezon, albo niektórzy coś tam nawet jeszcze dosypują i na zimę też ten basen jest napełniony, więc ale załóżmy, że ten basen napełniamy raz w roku, na sezon. To przecież ten basen nie musi być napełniony w momencie, kiedy przyszedł pierwszy upał. On może być napełniany bardzo stopniowo, na przykład w kwietniu, kiedy jeszcze jest chłodno i wtedy nie ma żadnego problemu, on się stopniowo napełni i to już jest po prostu kwestia takiego jakoś nawyku. No ale tak jak powiedziałem, mamy może jako Polacy we krwi takie troszkę pospolite ruszenie. Jak poczujemy zew, to wszyscy napełniamy, bo sąsiad już ma napełniony basen. Mhm. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o to podlewanie ogródków, no to jest troszeczkę, myślę, już w ogóle nieporozumienie. Z jednej strony, jeśli chcę i mam podłączenie do sieci wodociągowej, no to kto mi zabroni? Oczywiście mogę sobie z tą wodą, co chcę, to robić, tak
tak można powiedzieć, ponieważ płacę za tę wodę i wymagam, żeby ona była u mnie w kranie. Natomiast trzeba pamiętać, że ta woda spełnia bardzo wygórowane wymagania i ona wręcz nie powinna być tracona na podlewanie ogródka. Bo to jest troszkę na tej zasadzie jak, nie wiem, włączyć sobie centralne ogrzewanie w domu, żeby kaloryfery były nagrzane na full i jest za ciepło, to w tym momencie trzeba włączać klimę. Wiadomo, że to jest absurd. Mhm. I troszkę na tej zasadzie jest wodą, która jest na cele spożywcze. Tym kwiatkom czy temu trawniczkowi nic nie szkodzi, a wręcz nawet dobrze by było, żeby w tej wodzie było trochę azotanów, bakterie jak najbardziej mogą być, organika. To wszystko jest pożądane, jeśli chodzi o podlewanie ogródka. Więc no w tym momencie wręcz nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś ustawodawstwa, czy kwestia zmienienia mentalności. Natomiast ogródek to jest jak gdyby no, konieczność, żeby go podlewać z wody innej niż wodociągowa. Na przykład takiej zbieranej z deszczówki, czy z jakiejś tam może z jakiegoś dołu, z jakiejś studni nieużywanej, w której się zbiera ta woda przez dłuższy czas i potem tak stopniowe podlewanie, jakieś tam małe odpompowywanie. No po prostu tej wody nie można tracić w taki sposób, że ona najpierw jest uzdatniana, jest to drogi, kosztowny proces, potem musi być dostarczona do użytkownika, a potem jest zużywana na podlewanie ogródka. No tak nie powinno być, myślę. Tak. Znaczy tutaj myślę, że poruszyłeś dwa problemy. To jest raz, że mentalności i takiej świadomości, a dwa też takiej jakiegoś ogólnokrajowego ustawodawstwa po prostu, bo jeśli chodzi o tą mentalność, to też pamiętam, z jednym z architektów rozmawiałem, był taki przypadek, że w nowo wybudowanych blokach, apartamentowcach właśnie zastosowano technologię odzysku wody szarej, żeby właśnie zaoszczędzić też tą wodę spłukiwaną w toalecie, bo to też jest ta cenna woda pitna, którą spłukujemy toalety. No to ta woda była lekko szarawa i to już się mieszkańcom, że zapłacili tyle za nowe apartamentowce, a leci im szara woda w toalecie. Czyli to jest problem po prostu mentalności, bo to nie był problem tego, że to nieładnie pachniało, czy jakoś brudziło, tylko po prostu miał lekko szary odcień, no bo przy wodzie szarej do spłukiwania toalety to nie musi być krystalicznie czysta woda źródlana, tak? Tak. Przy tych wszystkich apelach też właśnie pojawił się bardzo fajny jeden z apeli, miał tytuł: wolisz się wykąpać czy podlać trawnik? I myślę, że to jest takie dość mocno przemawiające i też widzę właśnie przez te ostatnie 3 lata, że część gmin trochę zmienia formę komunikowania tych apeli. Wcześniej to były takie suche komunikaty albo zakazy, tak, że nie podlewać tego bez żadnego wytłumaczenia czemu. Natomiast teraz widzę, że coraz więcej już idzie w takie wyjaśnienie, że czemu to się dzieje, dlaczego, nie tylko dlatego, że upały i po prostu nie, że zaczyna nam brakować wody w sieci, tylko rzeczywiście zaczynają łączyć ten apel z jakimś elementem edukacji i wyjaśnienia, żeby po prostu ta mentalność, ta wiedza społeczna się troszeczkę zmieniła. I tutaj to jest też właśnie szczególnie ważne, bo tak jak mówiłem wcześniej, 70% tej wody wodociągowej to są te ujęcia wody do tych głębszych poziomów wodonośnych, gdzie one są oddzielone takimi trudno przepuszczalnymi warstwami i te zasoby się odnawiają setki, jak nie tysiące lat, w zależności od regionu. Natomiast te pozostałe 30%, no to są ujęcia wód powierzchniowych, gdzie właśnie na przykład twoje regiony górskie, tak, gdzie głównie jest czerpanie z rzek. No i tutaj no nie da się włożyć kolejnej pompy do rzeki, no bo rzeka to już w ogóle ma ograniczoną wydajność, tak? To nie jest zbiornik wód podziemnych, że nie wiem, tak byśmy do Bałtyku wsadzili parę rur i byśmy długo mogli pompować, pewnie byśmy go mogli osuszyć, jakbyśmy za dużo tego brali. Natomiast no tutaj przy rzece, no to już w ogóle jest ta granica możliwości wydajności znacznie, znacznie mniejsza w twoich regionach. No tak, to znaczy z jednej strony my mamy większą ilość opadów, więc można powiedzieć, że troszkę mamy korzystniej. Natomiast jak już poruszamy temat pobierania wody powierzchniowej, no to jest może taki dosyć złożony temat, natomiast tutaj jest problem tego typu, że ten proces uzdatniania jest jeszcze bardziej złożony niż powiedzmy takie klasyczne napowietrzanie i filtracja, ponieważ w większości takich przypadków tutaj dochodzi jeszcze proces koagulacji, czyli tego wstępnego strącania takich grubszych zawiesin w osadnikach,
I tutaj to sprzężenie zwrotne na takich stacjach uzdatniania jest jeszcze bardziej kłopotliwe, ponieważ przy zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę to nie tylko filtry są obciążone z tej strony, że one po prostu muszą więcej tej wody przefiltrować w danej jednostce czasu. Natomiast taki skokowy wzrost zapotrzebowania bardzo negatywnie wpływa na pracę osadników i w tym momencie zaczyna się coś takiego, że proces koagulacji jest zaburzony i następuje tak zwane wynoszenie kłaczków na filtry, czyli po prostu dodatkowe, niesamowite obciążenie filtrów. Filtry oczywiście sobie z tym poradzą, natomiast trzeba ich jeszcze więcej płukać, jeszcze częściej płukać i w tym momencie to sprzężenie zwrotne jest jeszcze bardziej zintensyfikowane i to tutaj z punktu widzenia takich stacji, które pobierają wodę z powierzchniówkę, no to jeszcze jest bardziej duży problem. Mhm. I myślę, że i to chyba nie tylko u nas, ale generalnie w takich gminach może o takiej rozproszonej zabudowie, tam gdzie są jeszcze starsze sieci, nie tworzywowe, tylko powiedzmy stalówki na przykład, to też widzę, jest bardzo duży problem, ponieważ przez większość roku ta sieć pracuje stabilnie. Jest pewien mniej więcej stały przepływ tej wody i wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli nastąpi to tak zwane pospolite ruszenie basenowe, to w tym momencie jest skokowy wzrost zapotrzebowania i zaczynają często być wyrywane te osady z tych rur. Mhm. To co porasta wewnątrz rury po prostu. Tak. I tutaj dochodzi kolejny problem. Nie tylko, że tej wody może zacząć brakować, ale po prostu problem wielu skarg klientów, którzy napuścili tej wody do basenu i okazuje się, że ta woda w basenie jest żółta. I teraz kto jest winien? Przedsiębiorstwa, dostawca wody, czy ten człowiek, który po prostu na maksa odkręcił sobie przyłącze i jeśli tych ludzi było w danym miejscu kilka, no to w tym momencie po prostu sprawili to, że powyrywało te osady z tych dróg. Mhm. Tak, to tutaj właśnie też poruszyłeś ten temat, bo w tych apelach jak gdyby i tych wszystkich grań w gospodarce wodnej jest takie zrzucanie, czy nie tylko w tym temacie wody, ale granie zrzucanie odpowiedzialności na innych, tak, na samorząd, na rząd. Natomiast ta mapa apeli i zakazów to jest ewidentny przykład takiej solidarności społecznej, bo to tak naprawdę ja mogę sobie podlewać trawnik, a w tym samym momencie sąsiad nie może się wykąpać, tak? I to nie jest wina wodociągów czy jakichś innych organizacji, tylko to jest po prostu wina sąsiadów. No tutaj nie da się od tego uciec, że nie ma chociaż części winy sąsiedzkiej, tak? Tutaj ta musi być ta solidarność w takich przypadkach. No i jeszcze raz powtórzę, tak? Wolisz się wykąpać czy podlać trawnik? No to jest taka maksyma, która chyba powinna się pojawiać we wszystkich komunikatach, które się pojawiają. No, myślę, że w bardziej hardkorowej wersji, może nie w tym roku, może nie w przyszłym, ale nie wiadomo, czy nie będą się pojawiać za jakiś czas apele typu wolisz się napić czy wykąpać. A to tak, to akurat na szczęście na razie nie mamy takiej możliwości, na razie się nic nie zdarzyło takiego, jak mieliśmy dzień zero w Kapsztadzie, gdzie rzeczywiście tam był problem taki, że ta susza rzeczywiście, korzeni korzystali ze zbiornika wód podziemnych, powierzchniowych, więc tutaj był problem, rzeczywiście tej wody zabrakło i było mocne racjonowanie tej wody. Natomiast u nas rzeczywiście tak, no też to widzę po tych apelach, bo większość tych apeli i zakazów dotyczy właśnie tych technicznych aspektów wydajności sieci, ale pojawiają się takie informacje, że rzeczywiście ten poziom wody w ujęciu się obniża i to jest rzeczywistym problemem, bo tutaj już dodatkowe pompy i rozbudowa sieci nic nie pomogą. Czy tak jak właśnie ten przykład Białogardu, że wybudowali, bo dwa lata temu były komunikaty, w międzyczasie dodatkowe ujęcie zrobili, ale i tak nadal ten komunikat się pojawia i jeszcze dodatkowo dochodzi do tego sytuacja, że ten poziom wód rzeczywiście się tam już zaczyna obniżać i są na skraju możliwości produkcyjnych wody. Tak, ja jeszcze tutaj w tym momencie myślę, że powinienem dodać, że te apele są dosyć złożone i czasami trudno dociec tej pierwotnej przyczyny, bo oczywiście ta najbardziej widoczna, no to jest ten skokowy wzrost zapotrzebowania i zużycia tej wody. Natomiast często te
te przypadki są takie bardziej złożone i tak jedna sprawa nakłada się na drugą. Pamiętamy oczywiście, że ta mapa apeli to nie jest mapa suszy w Polsce, tylko to jest mapa apeli o ograniczenie zużycia wody i tak to trzeba traktować. Natomiast możliwe, że gdzieś tam drugie lub trzecie dno tej sprawy właśnie zaczyna zahaczać o ten obniżający się poziom zwierciadła. Szczególnie tak jak powiedziałeś, w tych pierwszych płytszych poziomach wodonośnych, znaczy w płytszych ujęciach pierwszego poziomu wodonośnego. O, tak teraz będzie. I ja tutaj właśnie nawet sobie wydrukowałem przykład tej gminy Jastków, ponieważ on jest taki znamienny, myślę, nie wiem dokładnie o co tam rzeczywiście chodzi, natomiast przejrzałem kilka informacji internetowych i mam coś takiego, że oczywiście jest to bardzo dobrze wyjaśniony problem, ty chyba też o tym wspominałeś już ostatnio, że tu kwestia jest przede wszystkim tego, że w godzinach wieczornych i w weekendy wzrost zużycia wody jest czterokrotny w stosunku do tego klasycznego. I tu jest jak gdyby sprawa jasna. Natomiast znalazłem komunikat sprzed 3 lat, z 11 czerwca 2019 roku, gdzie było napisane coś takiego. Tutaj jest cytat. Z powodu długotrwałej suszy oraz drastycznego obniżenia poziomu wód powierzchniowych i gruntowych wystąpił bardzo duży deficyt wody na ujęciach wodnych. Mhm. To jest apel dokładnie z tej samej gminy, tylko nie z tego roku. Więc wydaje mi się, że tutaj prawdopodobnie w wielu tych gminach i w przypadku wielu tych apeli problem jest taki niejednoznaczny. I to nie jest tylko kwestia tylko i wyłącznie tych czerwcowych napełnień basenu, ale prawdopodobnie sytuacja jest bardziej złożona i ona może z roku na rok bardziej się zaczyna nakręcać, ponieważ możliwe, że z roku na rok to zwierciadło wody stopniowo zaczyna się obniżać. Tak, a czy tutaj poruszyłeś ten temat też takiej właśnie złożoności, no bo to też nie jest układ stały, to jest układ dynamiczny, co się dzieje w danej gminie. Tutaj może od tamtego czasu mogli na przykład dodatkowe ujęcie wybudować, ale jeżeli dobrze pamiętam, wspomniałeś, że to jest gdzieś pod Lublinem ta miejscowość, tak? Tak, z tego czyli co pamiętam, to tak. Biorąc pod uwagę to, jaki jest trend, że dużo osób mieszkających, pracujących w miastach mieszka pod miastem i tutaj może być tak, że po prostu więcej ludzi się z Lublina wyprowadza, buduje pod miastem. Domy z dużymi terenami trawników czy ogrodów, które podlewają, mimo że w poprzednich latach może wybudowali jakieś ujęcie, że już nie ma tego problemu, to jednak pojawia się problem znowu wynajności, bo jest więcej mieszkańców na rozproszonej zabudowie i więcej potrzebują podlewania. No tu masz rację, że każdy przypadek trzeba byłoby rozpatrywać indywidualnie i dobrze się zgłębić w problematykę i charakter lokalny, ale no tak naprawdę dla mnie ideą tej mapy jest właśnie to, żeby pokazać, że tą wodę wodociągową, ten cenny zasób wody pitnej musimy oszczędzać i ta susza, ona gdzieś jest tam w tle jako takie tło do tego, bo to nie jest tak, że susza jest przyczyną ogłaszania tych apeli, bo chociaż to, że nie pada i jest upał, zazwyczaj też jest to razem z suszą właśnie atmosferyczną, czasami też już nakłada się to z rolniczą, ale to nie jest przyczyna, że z powodu suszy zaczyna nam brakować wody, więc są ogłaszane apele czy zakazy, tak? Owszem, w pojedynczych przypadkach gdzieś tam to może być, tylko trzeba to, co też wielokrotnie przy tych swoich postach czy tekstach dotyczących suszy zmiankowałem, że te wody podziemne to nie jest susza tu i teraz, tylko to jest susza, która się nawarstwiła przez miesiące, lata poprzednie, więc to też nie jest tak, że teraz nie pada, to od razu nam się obniża poziom wód podziemnych, bo to są miesiące, lat deficytów opadowych, żeby ten poziom wód się obniżał, albo właśnie nadmiernego poboru wody. Ja myślę, że problem jest złożony i taki mocno systemowy wręcz i z pewnością ta mapa na pewno nakłoni niejedną koronowaną głowę nad zastanowieniem się, gdzie leży istota i przyczyna tego problemu. Można powiedzieć tak, że w zasadzie nie jest jeszcze najgorzej, ponieważ można powiedzieć, że przez ostatnie 30 lat zużycie wody na cele komunalne, takie bytowo-gospodarcze, mocno spadło, więc my tej wody do sieci wodociągowej
tak sumarycznie w skali całej Polski podajemy mniej niż powiedzmy 15 lat temu. Z drugiej strony powoli troszkę kurczy nam się ludność Polski, więc tutaj z punktu widzenia zasobów wody do spożycia to można powiedzieć, że to jest troszkę taka informacja na plus, że mamy tej wody jeszcze nie powinno tak brakować mocno. Natomiast pamiętajmy o tym, że ze środowiska wodę pobieramy nie tylko na cele bytowo-gospodarcze, ale jest kwestia przemysłu czy kwestia rolnictwa i to jest główny problem, jeśli chodzi o ilość pobieranej wody i zużywanej wody na różne cele. Kolejna sprawa, która nie jest też chyba w ogóle zbadana w skali naszego kraju, to kwestia tych tak zwanych głębinówek do 30 metrów. I nie wiemy na dzień dzisiejszy, jaki będzie miała wpływ ta sytuacja w najbliższych latach. Wydaje się, że właśnie no, może być problem. No, natomiast jeśli chodzi o ujęcia wody, no to wiadomo, że nie rozdzielimy ujęcia wody na cele bytowe od ujęcia wody na cele powiedzmy rolnicze, bo często to się po prostu przenika. I jedziemy na jednym wózku. No i tym wspólnym mianownikiem jest właśnie ilość i jakość tej wody, której potrzebujemy i którą będą potrzebować też ludzie w następnych pokoleniach. Tak, tak, bo to jest właśnie też, to nie jest tak, że to są osobne baniaki z wodą, tylko to jest jeden system naczyń połączonych i tu jeszcze warto nadmienić, że tak naprawdę właśnie to, jaki jest poziom wody w naszych rzekach, szczególnie na nizinach, to jest właśnie zależne od tego, jaki jest poziom zasilania tymi wodami podziemnymi. Jeżeli my gdzieś nadmiernie szczerpujemy te zasoby, na przykład szczególnie do podlewania, to gro tej wody paruje i musimy czekać, aż wróci w postaci opadów, więc wtedy zabieramy jak gdyby tą wodę też stabilizującą przepływy w rzekach. To tak. Nie są takie osobne tematy, tylko no, ta woda się przenika przez tę atmosferę, glebę, wody powierzchniowe. To są wszystko naczynia połączone, w mniejszej lub większej skali. Dokładnie, a jeśli ostatnimi laty obserwujemy coraz wyższe temperatury i wiemy, że to odparowywanie wody jest coraz większe ze środowiska, no to się wiąże też z tym, że rolnictwo musi coraz intensywniej te uprawy nawadniać, bo po prostu tu jest duży problem. No, jeśli rolnictwo ma zwiększone zapotrzebowanie rok do roku stale się zwiększające, no to w tym momencie zaczyna drenować te nasze ujęcia, z których pobieramy wodę. No i koło się zamyka. Tak, i kulka śniegowa spadająca z górki się rozpędza coraz szybciej, tak? I te problemy coraz bardziej się zaczynają nawarstwiać. No. Kulka śniegowa, jeśli jest śnieżna. Jeżeli jest śnieg, tak, tak, racja, racja. No dobrze, to Pawle, dziękuję Ci za rozmowę. Te wzmianki, linki o apelach czy informacje będą w linkach w komentarzu pod filmem. Mapa apeli cały czas się tworzy, więc jeżeli macie jeszcze jakieś informacje o gminach, których nie ma na mapie, to będziemy wdzięczni za podsyłanie nam takich, bo sami nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyszukać. Chociaż przez te 3 lata już się metoda dopracowała, więc i tak, mimo że ręcznie to robimy, to idzie to coraz sprawniej. No i dziękuję. Mam nadzieję, że to jest pierwszy i nie ostatni filmik na naszym blogu. Będziemy w kontakcie. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.